Przy Szkole Podstawowej nr 19 w Świętochłowicach powstaje Centralny Ośrodek Szkolenia Związku Piłki Ręcznej. Program szkoleniowy ma na celu wyłonić talenty, które będą rozwijać swoje umiejętności właśnie w tej dyscyplinie. Dyrektorem tej szkoły jestem od 2001 roku i w 2002 roku zupełnie przypadkowo przyszedł do mnie były dyrektor szkoły, pan Helmut Książek, no i zaproponował, czy nie chciałabym, żeby w szkole powstała klasa sportowa piłki ręcznej dziewcząt. Od 2002 roku no, istnieją takie klasy sportowe. Początkowo były to tylko klasy dziewcząt, a w tej chwili już od 6 lat udało nam się zorganizować klasy sportowe dla chłopców, ale o profilu piłki nożnej. Od tego momentu nasze dzieci coraz większe osiągają sukcesy sportowe, ponieważ jakby nie było, mają więcej tych godzin wychowania fizycznego. No i myślę, że idzie nam coraz lepiej, a jeżeli ta nasza baza sportowa zostanie taka wzmocniona, to będzie jeszcze lepiej. Będziemy mogli reprezentować nasze miasto na zewnątrz w różnych zawodach rejonowych i wojewódzkich. Czy to jest w ogóle ważne, taka aktywność fizyczna, bo dzisiaj współcześnie często dzieci nie garną się do WF-u, a jak tutaj jest? Większych problemów nie mamy z zajęciami wychowania fizycznego, zwolnień z wychowania fizycznego. Mamy naprawdę sporadycznie, to są przede wszystkim z przyczyn zdrowotnych. Natomiast nasze dzieci chętnie się ruszają, chętnie biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego i myślę w zajęciach piłki ręcznej też. I zresztą z inicjatywy rodziców wyszło to, aby powstała klasa sportowa chłopców o profilu piłce nożnej, ponieważ zazdrościli chłopcy dziewczynkom, że one się mogą sportować rozwijać, a chłopcy nie. Teraz przez te ostatnie lata osiągaliśmy takie wysokie miejsca w województwie i Związek Piłki Ręcznej w naszym województwie śląskim docenił naszą pracę i zaproponował nam współpracę z Ośrodkiem Szkolenia Piłki Ręcznej w Polsce. Na czym będzie polegała ta współpraca? No ta współpraca będzie polegała na tym, że po pierwsze dzieci dodatkowo będą ubezpieczone, dzieci będą mogły otrzymać jakiś dodatkowy sprzęt ze Związku Piłki Ręcznej w Polsce, piłki, szkoła. Dzieci będą troszkę więcej czasu poświęcać dla tej piłki ręcznej. Myślę, że nie ze szkodą akurat dla ich tam wiedzy i nauki, ale wszystko będzie to szło w parze. Czyli Państwo będą zajmowali się wyławianiem talentów i szkoleniem przyszłych może mistrzów? Tak to o tym myślimy i też taki to ma też cel, ale dzięki temu, że właśnie bierzemy udział w tym programie, władze miasta obiecały nam stworzenie tutaj tak samo takiego na zewnątrz boiska wielofunkcyjnego, między innymi do piłki ręcznej, gdzie też szkoła dzięki temu zyska oraz jest w planie budowa hali sportowej. Myślę, że z której będziemy korzystać, tych godzin udostępnienia dla piłki ręcznej będzie więcej.